Hej siemanko, z tej strony VCR, witam was w kolejnym odcinku. Czekaliśmy ponad rok na tą wiadomość i w końcu ją dostaliśmy. Pokémon Unite oficjalnie startuje 21 lipca, czyli już za niecały tydzień i naprawdę mega się jaram. Czekaliśmy rok na to bardzo ważne ogłoszenie. Ostatnio wrzuciłem wam chyba dwa odcinki z Pokémon Unite, z beta testy w Japonii i już te testy w Japonii okazały się ogromnym sukcesem, jeśli chodzi o Pokémon Unite. Jest to nowa, nadchodząca, mobilna MOBA, która najprawdopodobniej rozwali rynek mobilny. Serio, gra ma ogromny potencjał, także ja się naprawdę mega jaram. I serio, jedni uważają, że ta gra to jest największy, no nie będę kończyć, a drudzy uważają, że ta gra jest średnia, a inni uważają, że ta gra będzie zajebista. I ja jestem właśnie tego zdania, że ta gra będzie zajebista. Okej, na oficjalnym koncie na Twitterze Pokémon Unite 20, Pokémon Unite na Nintendo Switch 21 lipca zdobądź za Reore, tylko za zalogowanie się przed 31 sierpnia. I nie bójcie się, ponieważ jeśli chodzi o graczy, którzy będą grać na telefonie we wrześniu, to też będziecie mieć możliwość zgarnięcia tutaj tego Pokémona za zalogowanie się do gry. Nawet o tym piszą tutaj. Gracze mobilni, nie martwcie się, również będziecie mogli zdobyć za Reore. Tutaj ogłosimy szczegóły, więc bądźcie czujni, czyli tak naprawdę nic was nie ominie. Też dostaniecie tego Pokémona, jak zaczniecie grać we wrześniu na telefonach. Jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądać, czy gracze ze Switcha będą mogli się przerzucić na telefony, swoje konto. Nie wiem, jak to będzie wyglądać. Z tego, co czytamy na oficjalnej stronie, to na pewno gracze Nintendo Switch będą tutaj walczyli także przeciwko graczom, którzy będą grać na telefonach. Więc zobaczymy, jak to będzie z tym, że będziemy mogli sobie przenieść konto, bo ja na pewno będę próbować we wrześniu grać już na iPadzie, o ile Pokémon Unite będzie obsługiwany na iPadzie Pro. Mam nadzieję, że tak będzie, żeby tego nie zepsuli, żeby tylko i wyłącznie było na telefonach. Także naprawdę mega się jaram, ponieważ już dawno chciałem zmienić sobie coś na kanale i myślę, że to już jest ten czas, żeby właśnie przerzucić się na Pokémon Unite, na nową mobę, która na pewno rozwali system. Serio, bo testowałem już w becie i uważam, że gra ma ogromny potencjał. W ogóle w Japonii, jak pojawiła się ta beta, to wtedy na Twitchu było tyle ludzi oglądających, chyba około 60 tysięcy, a to była dopiero beta. Więc naprawdę mega się jaram, nie mogę się doczekać. Teraz musi mi ten tydzień przelecieć i wtedy odpalam pierwszego streamka oficjalnie z Pokémon Unite oraz będą się pojawiać odcinki oraz poradniki dotyczące tej gry, ponieważ mam zamiar bardzo dużo w to grać, żeby nauczyć się mechaniki Pokémonów i tak dalej, ponieważ ja wiążę z tą grą przyszłość. I co? Mam nadzieję, że jakoś ciepło przyjmiecie tą serię na tym kanale. Póki co, od przyszłego tygodnia Pokémon Unite oficjalnie już tutaj, oficjalnie już na świecie. Także to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam za uwagę. No i na sam koniec możecie zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję. To tyle. Trzymajcie się ciepło. Cześć!